Witajcie ponownie. Pewnie większość z Was będzie znowu narzekać, że znowu siedzę albo w samochodzie, albo w mieszkaniu. No, chciałem Was dzisiaj zabrać w jakieś fajne miejsce. Pojechałem do zoo. Niestety, jak zajechałem, zaczęło padać, no to zoo sobie odpuściłem. Pojechałem na Maltę. Mówię, usiądę sobie gdzieś właśnie na ławeczce, na dworze. No, ale niestety... Jak usiadłem, zaczął wiać wiatr, po chwili zrobiła się burza. No w tej chwili się trochę uspokoiło, ale nie chce już mi się tam wracać. A teraz jestem na parkingu w centrum handlowym Malta. Jestem właśnie na ostatnim piętrze. No dobra, ale przechodzimy do filmu. Jak przeczytaliście tytuł filmu, Wyprawa offroadowa, to już myślicie pewnie, ach, będzie coś fajnego, pewnie był na jakiejś wyprawie i teraz będzie z tego relacja. Ha, ha, ha. Nie ma tak dobrze. Jeszcze nie byłem, ale będę. Sprawa wygląda w ten sposób. W piątek miałem okazję spotkać się z panem Krzysztofem Petkiem. Kto to jest i czym się zajmuje, no to pod filmem macie link do jego strony, tam przeczytacie wszystko. Ja nie będę powtarzał tych informacji, to jest bez sensu. Zajmuje się właśnie między innymi organizacją wypraw offroadowych w Europie, no i też innych, na przykład też do Ameryki Południowej z Jackiem Pałkiewiczem jeździ. Jako że w sumie od dawien dawna interesowało mnie coś takiego, chciałem się wybrać, ale nie było okazji. Porozmawialiśmy trochę na ten temat. Niestety żaden z terminów, jakie są już przygotowane, mi nie odpowiada, bo wszystko jest w te wakacje, a ja będę w tym czasie, jak sami dobrze wiecie, w Stanach. Także postanowiliśmy, że trzeba coś innego wymyślić. I dogadaliśmy się w ten sposób, że mam zebrać ekipę. Powiedzmy tak, no minimum te 8 osób, żeby było. I no 8, w sumie jak 6 będzie, to też się pewnie nic nie stanie, ale myślę, że będzie więcej, bo na chwilę obecną są ma 4 osoby chętne. Dobra, sprawa wygląda tak. Ja zbieram ludzi, czy tak mówię, w okolicach 10 osób. Kontaktuję się z Krzysztofem i ustalamy termin oraz trasę. Termin będzie to jesień albo wiosna. Bardziej prawdopodobna jest wiosna z tego względu, że większość osób, które do mnie pisały, że są zainteresowane, były chętne właśnie na wiosnę. Mi to jest w sumie obojętne. Dobra, teraz teraz miałem powiedzieć Wam, dokąd ta wyprawa, bo to jest też bardzo ważne, w sumie najważniejsze. Są dwa kierunki. Pierwszy to jest wyjazd do Rumunii, Transylwania, góry, lasy i tak dalej. Jedziemy z Polski samochodami terenowymi, Land Roverami. Krzysztof mówi, że ma dostęp do 15 takich samochodów, także nawet jeżeli zbierze się nas większa ekipa, to nie ma żadnego problemu. Druga opcja. Druga opcja jest o wiele ciekawsza, przynajmniej moim zdaniem, i ja bym właśnie w pierwszej kolejności chciał zorganizować tą wyprawę. Jest ona na Ukrainę. Po drodze, oczywiście wiadomo, no, lasy, offroad i tak dalej. Po drodze zahaczamy o Czarnobyl i Prypeć. Co w sumie, od kiedy ja chciałem tam się wybrać? Chyba od czasu, jak pierwszego Stalkera zagrałem, trochę już to czasu minęło. No niestety nigdy jakoś nie było okazji. No a teraz może się uda. Może się uda, mam taką nadzieję. Trzymam kciuki za to. Z Czarnobyla byśmy jechali po prostu na południe do Odessy i potem z powrotem do Polski. Długość wyjazdu to nie wiem, 10, max 14 dni. Cena. To też jest bardzo ważne. Może nie jest najniższa, ale od razu muszę powiedzieć, że Krzysztof z tego co mówił nie zarabia na tym za wiele.
bardziej traktuję to hobbystycznie. Także cena moim osobistym zdaniem nie jest taka zła, biorąc pod uwagę ilość przejechanych kilometrów, ilość spalonego paliwa i, no i przeżycia i miejsca, które się zobaczy. Cena to jest około 1500 zł. Oczywiście to wszystko zależy od tego, ile dokładnie będzie tych kilometrów przejechanych i tak dalej, także jak już będzie ustalony termin, trasa, to wtedy będzie już dokładna co do złotówki cena podana. Co jeszcze wam miałem powiedzieć? Tak się zastanawiam. Aha. Pod filmem, obok linku do strony Krzysztofa Petka, macie mój adres mailowy. Tam proszę wysyłać zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem. Prosiłbym też, żebyście napisali, która dokładnie was interesuje i w jakim terminie. Mówię, prawdopodobnie będzie to jednak wiosna, bo więcej osób było chętnych na wiosnę. No, ale zobaczymy. Może jesienią akurat też by się coś zorganizowało. Nie wiem, zobaczymy. Proszę, niech wysyłają tylko i wyłącznie osoby, które są naprawdę zainteresowane. Nie tam ktoś, kto, a może, bo ja nie wiem i tak dalej. I potem ja będę miał listę, nie wiem, powiedzmy 10 osób, zaczyna wszystko załatwiać, a tu się nagle okazuje, że połowa ludzi się wykrusza, bo jednak nie, bo mi się odwidziały. Żeby nie było takich sytuacji, zachowujmy się poważnie, tak? I niech będą to najlepiej osoby pełnoletnie. Myślę, że niepełnoletnie może też by dało radę, ale to potem jest problem z tymi zaświadczeniami od rodziców i tak dalej. Lepiej niech to będą po prostu osoby już po 18 roku życia. Tak będzie prościej. A z drugiej strony też w sumie myślę, że nikt z nas nie miałby ochoty z nas, z uczestników, nie wiem, niańczyć jakieś dziecko, nie wiem, gimnazjalistę czy kogoś. No nie, to jest wyjazd. Wyjazd, żeby się pobawić, pojeździć samochodami, zobaczyć fajne miejsca, przeżyć fajną, ciekawą przygodę. Coś, czego na co dzień się nie robi i czego żadne biuro podróży, no w sumie żadne biuro podróży wam tego nie zapewni. Jest jeszcze w sumie jedna opcja, dużo, dużo tańsza, na którą też już mam tam, nie wiem, dwie chyba czy trzy osoby chętne. Wyprawa Sływiwalowa na Mazury. Około też właśnie 10 dni chodzenia po lasach, bagnach, spanie w jakichś, nie wiem, namiotach i tak dalej, czy w zbudowanych własnoręcznie szałasach. Tutaj cena, z tego co pamiętam, ma być około, nie wiem, 300-400 zł, czyli jest dużo taniej. Tylko tutaj już by wypadało mieć jakąś kondycję, bo to no, nikt nie będzie chciał się za wami, wiadomo, oglądać, zwalniać, czekać i tak dalej. W końcu czas jest ograniczony, a tam chodzenia będzie naprawdę dużo, więc to już z góry uprzedzam. Z tego co wiem, to nawet jakiś spływ kajakowy by się wtedy zrobiło jeszcze. No ogólnie to wszystko naprawdę ciekawie się zapowiada. Ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że wśród was będą jacyś chętni. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie maile. Na tyle, na ile będę w stanie, postaram się wam odpowiedzieć. A postać pana Krzysztofa Petka przybliżę wam bardziej w następnym filmie, w następnym odcinku Od deski do deski, gdzie będę właśnie opowiadał o jednej z jego książek, którą właśnie dostałem na spotkaniu z nim. No. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek Od deski do deski. Mam nadzieję, że w tym tygodniu. No, muszę tą książkę przeczytać, jeszcze tam parę stron zostało i jakoś to zrobić. Dobra, w tej chwili myślę, że to wszystko. Jak mówiłem wcześniej, jeżeli macie jakieś pytania co do wyjazdu, piszcie maile do mnie. I nic, na razie.